Ponad 150 dzieci uczestniczyło w zajęciach rekreacyjno-sportowych na Brzęczkowickim skwerze przy ulicy Franciszka Kawy. Przedszkolaki brały udział w różnorodnych konkurencjach, dzięki którym poznały smak sportowej rywalizacji. Ile tych medali nasi reprezentanci zdobyli? 4. Ponieważ cały kraj emocjonuje się aktualnie trwającymi zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Soczi, kibicując naszym dzielnym sportowcom i medalistom, narodził się pomysł, aby zorganizować namiastkę takich zmagań dla najmłodszych, tak aby dzieci może po raz pierwszy w swoim życiu miały możliwość prawdziwej rywalizacji sportowej. Wychowawczynie i opiekunki przedszkolaków wspaniale przygotowały do olimpiady swoich podopiecznych. Całość rozpoczęła się kilkuminutową wspólną rozgrzewką przy muzyce. W jakich konkurencjach brały dzisiaj udział? Symbolizują kontynenty. Nasza ziemia ma 5 kontynentów. W torze przeszkód jeszcze brałem udział w rzucaniu na krążka, jeszcze w wyścigach. I która konkurencja ci się najbardziej podobała? Tor przeszkód. Cykl zawodów dla dzieci przeprowadzili pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz inicjator imprezy Jerzy Wojesz. Wzięły w nim udział dzieci z brzęczkowickich przedszkoli. Fajna zabawa była dla dzieci, dzieci się bardzo cieszyły, tylko szkoda, że pogoda nie dopisała, ale ogólnie było bardzo fajnie i zabawnie. Oczywiście ze względu na panującą aurę, olimpiada tylko z nazwy była zimową. Z powodu braku śniegu nie można było przeprowadzić typowych konkurencji związanych z zimą i organizatorzy przygotowali kilkanaście innych konkurencji. Rzuty kółkami ringo na celność, rzuty piłeczkami i woreczkami do kosza, biegi sprinterskie, strzały do bramki kijem unihokeja, bezpieczne lotki oraz sprawnościowa zespołowa sztafeta wahadłowa. Każda konkurencja przyniosła dzieciom wiele radości i frajdy, a najwięcej jej było przy tej ostatniej drużynowej sztafecie wahadłowej, w której rywalizowało 5 dziewczynek i 5 chłopców w każdym zespole przedszkolnym. W gronie maluchów najszybciej cały dystans tej konkurencji pokonali reprezentanci przedszkola numer 3. Natomiast wśród starszaków najlepsza okazała się trzecia grupa z przedszkola numer 6. Wszystko zaczęło się od tego, że mieliśmy troszkę problemy tutaj z ludźmi, którzy przychodzą tutaj i piją alkohol. I postanowiliśmy, że trzeba z powrotem ten plac przywrócić tak jak kiedyś, służył tutaj przedszkolakom, przywrócić z powrotem ludziom, żeby mogli tutaj odpoczywać, trochę sportu pouprawiać, posiedzieć. Na zakończenie rywalizacji wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na prawdziwe podium sportowe, gdzie z rąk dyrektora MOSiR, Bartłomieja Gruchlika i pana Wojerza odebrali przygotowane wcześniej na tą okazję medale.